Roboty przemysłowe coraz częściej zastępują nas przy wykonywaniu trudnych i niewdzięcznych zadań. Nie męczą się i nie odczuwają znużenia. Jeśli nauczymy je, co mają robić, mogą to powtarzać bez końca. Obawiamy się, że roboty zabiorą nam pracę, ale powinniśmy mieć nadzieję, że uwolnią nas od rutynowych czynności i pozwolą nam rozwijać naszą kreatywność. Dla nauczyciela nie jest tajemnicą, że uczenie wymaga kreatywności. Do każdego studenta można dotrzeć, jeżeli znajdzie się odpowiedni sposób. Mogłoby się wydawać, że robot jest studentem idealnym. Zawsze robi dokładnie to, co mu każemy. Ale student, który nie wykazuje kreatywności, jest skazany na wieczne powtarzanie również naszych własnych błędów. Jesteśmy w Laboratorium Urządzeń Robotyki na Wydziale Mechanicznym. Nazywam się Adam Wolniakowski i pokażę Państwu, jak można uczyć roboty przemysłowe. Podstawowym sposobem uczenia robotów jest wydawanie im instrukcji, co mają robić. Wykorzystujemy w tym celu różne języki programowania. Piszemy oprogramowanie wysokiego poziomu w C++, Pythonie, Javie i komunikujemy się z komputerami robotów, które często mówią w swoich własnych językach. Jest to praca trudna i wymagająca wyobraźni, ale też niezwykle satysfakcjonująca. Nasze programy są wykonywane w rzeczywistości. Stara mądrość mówi nam, że o wiele więcej można nauczyć się próbując coś zrobić samemu, niż tylko patrząc lub słuchając instrukcji. Obecnie wiele robotów umożliwia programowanie w tzw. trybie uczenia. Robot wykrywa, z jaką siłą prowadzimy go za rękę, a jego silniki pomagają nam ustawić go we właściwej pozycji. Możemy w ten sposób z siłą wywieraną przez nacisk jednego palca sterować nawet ciężkimi maszynami. Często jedynym sposobem, żeby robot mógł wykonać pewne delikatne czynności, np. szlifowanie czy polerowanie, jest wyposażenie go w czujniki rejestrujące siłę, z jaką dotyka obrabianych przedmiotów. We współczesnym przemyśle chcemy wykorzystać w pełni możliwości współczesnych technologii informatycznych i mieć możliwość kontroli wszystkiego, co dzieje się na linii produkcyjnej. Chcemy, żeby urządzenia w hali miały swoich cyfrowych bliźniaków na ekranie komputera w naszym biurze. Możemy nimi stąd sterować i symulować scenariusze ich pracy wirtualnie, zanim wprowadzimy je w życie. Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu, jakie tworzymy. Współczesna robotyka to w większości programowanie. Współczesny świat zmienia się bardzo szybko. Zespoły wybitnych lekarzy wykonują operacje na pacjentach mieszkających na innych kontynentach. Zupełnie niedawno byliśmy zmuszeni przenieść nasze życie zawodowe do domów. Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy pracować przy linii produkcyjnej z dowolnego miejsca na świecie, sterując zdalnie naszym robotem. Robotyka to pole niezwykłych możliwości. Zapraszamy do współpracy z nami i do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej.